Liście do Galacjan, 4 rozdział, od 12 do 18 wersetu, możemy przeczytać takie słowa. Bądźcie jak ja, gdyż i ja, jak wy, bracia, proszę was, w niczym nie ukrzywdziliście mnie, bo wiecie, żem z powodu słabości ciała opowiadał wam Ewangelię po raz pierwszy i że pokuszenia mego, które było w ciele moim, nie ważyliście sobie lekce, aniście nim nie gardzili, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Jakież to tedy było błogosławieństwo wasze, albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było można, wyłupilibyście oczy swoje i mnie je oddali. I tak, czyżem się stał nieprzyjacielem waszym, mówiąc wam prawdę? Pałają ku wam gorliwością niedobrą, lecz chcą nas odłączyć, abyście wy ku nim pałali. A dobrze jest pałać gorliwością w dobrym zawsze, a nie tylko, gdy jestem obecny u was. Dziatki moje, które znowu z boleścią rodzę, dopóki Chrystus nie będzie wykształtowany w was. Zatem widzimy prosty komunikat, gdzie Paweł mówi, że prosi braci, aby byli tacy jak on, gdyż on jest taki jak oni i że w niczym oni go nie skrzywdzili, że wiedzą przecież, że z powodu choroby ciała zwiastował im za pierwszym razem Ewangelię, chociaż jego stan cielesny wystawił ich na próbę, to jednak nie wzgardzili nim ani nie plunęli na niego, ale przyjęli go jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. I zapytuje ich, co się stało wtedy z tą waszą, z tą ich szczęśliwością, bo dawał im świadectwo, że gdyby to było możliwe, posunęliby się do daleko idących poświęceń dla niego, wyłupiliby sobie oczy i oddali mu te oczy. Czy w związku z tym musiał zadać pytanie, stał się ich nieprzyjacielem, dlatego że im prawdę mówi? Gorliwie zabiegają o nich fałszywi nauczyciele, ale nie w dobrych zamiarach, bo ci źli nauczyciele chcą ich odłączyć, aby oni zabiegali o tych fałszywych nauczycieli. No i pod koniec tego fragmentu Paweł zwraca uwagę, że dobra jest sprawa wtedy, kiedy się zabiega gorliwie o dobrą rzecz, a nie tylko wtedy, kiedy Paweł jest wśród nich obecny. Po udzieleniu Galacjanom wyraźnej nagany z powodu tego, że dali posłuch fałszywym nauczycielom i dobrowolnie stali się niewolnikami zakonu mojżeszowego, prawa mojżeszowego, apostoł kierowany troską usilnie i z miłością prosi odbiorców listu, aby się stali jego naśladowcami. Apostoł Paweł, urodzony jako Żyd, podlegał przepisom zakonu mojżeszowego, prawa mojżeszowego. Stał się niczym poganin, wolny od przykazań. Apostoł podejrzewał, że Galacjanie, słuchając fałszywych nauczycieli, niestety zmienili swoje zdanie o nim i w duchu oskarżali go za odstępstwo od mojżeszowego zakonu, od mojżeszowego prawa, jako drogi do osiągnięcia błogosławieństw. Takich zarzutów i obelg Paweł jednak nie uważał za szkodliwe dla swojej chrześcijańskiej reputacji. Nie dał się zastraszyć i namówić do zmiany swojego stanowiska. Dzisiaj różni fałszywi bracia też takie presje wywierają na ludzi i nie mamy się dać zastraszyć. Następnie apostoł przypomina Galacjanom o gorącej miłości, jaką żywili do niego, gdy zjawił się wśród nich po raz pierwszy, zwiastując dobrą nowinę. Wtedy przyjęli go niczym anioła Bożego, jak samego Jezusa Chrystusa, i to pomimo faktu, że przyszedł do nich w słabości, nie wynosząc się w słowach, nie używając elokwencji i ludzkiej mądrości, które zwracałyby uwagę grzesznej, zmysłowej natury słuchaczy. I to widzimy opisane w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, że jest to wyraźnie tam uwypuklone. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże,
albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inszego umieć między wami, jak tylko Chrystusa Jezusa i to tego ukrzyżowanego. A byłem u was w słabości i bojaźni i w strachu wielkim. Zachęcam do przeczytania całego drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian Pawła. Co więcej, Galacjanie nie wzgardzili wówczas Pawłem, mimo jego wyraźnej fizycznej słabości. Ich miłość do niego była jak serdeczna i żarliwa miłość. I była bardzo serdeczna i bardzo żarliwa. Była tak żarliwa i tak serdeczna, że gdyby to było możliwe, daliby sobie wręcz wyłupić oczy, aby uleczyć cielesne ułomności apostoła. Gdzie podziała się zatem ich pierwsza miłość? W tych dniach, na początku ich drogi wiary, Paweł zwiastował im prawdę. Czy z tego powodu traktowali go wówczas jako wroga? Niestety apostoł ze smutkiem musiał stwierdzić, że wśród Galacjan pojawili się ludzie, którzy starali się nastawić ich przeciwko Pawłowi, aby zniszczyć zaufanie i szacunek, jakimi cieszył się u tamtejszych wierzących. Ludzie ci nie zabiegali o prawdę ani o wierzących, lecz jedynie o interes własny. Jest to typowa cecha cielesnej natury, która pod pretekstem gorliwej pracy na rzecz ludu Bożego gotowa jest oczerniać innych jedynie po to, by zapewnić samej sobie uprzywilejowane stanowisko. Jeśli słusznym było okazywanie gorliwej miłości apostołowi podczas jego pobytu w Galacji, to z pewnością również słusznym byłoby, gdyby tamtejsi wierzący okazywali taką samą miłość również pod jego nieobecność. Wersety od 19 do 20 mówią: dziatki moje, które znowu z boleścią rodzę, dopóki Chrystus nie będzie wykształtowany w was. Chciałbym teraz być u was i odmienić głos swój, ponieważ wątpię o was. Znajdujemy w tych dwóch wersetach wezwanie Pawła zaczynające się sformułowaniem: dzieci moje. I zwraca on uwagę, że czuje się tak, jakby znowu ich w boleściach rodził. I to będzie jego zdaniem trwało do czasu, aż Chrystus nie będzie ukształtowany w nich. I zwraca uwagę również, że chciałby już wtedy, kiedy to pisał, być u nich i odmienić jego głos, ponieważ był, jeśli chodzi o nich, w rozterce. Nawet jeśli uczucia Galacjan wobec apostoła uległy zmianie, to nie można było tego powiedzieć o jego uczuciach względem nich. Tak jak na początku z głęboką troską i żarliwością głosił pośród nich Chrystusa, tak i teraz, mówiąc obrazowo, w boleści niczym rodząca kobieta walczył o przywrócenie ich do pierwotnego, duchowego stanu, w którym Chrystus zajmował należne mu miejsce. Paweł gorąco pragnął znaleźć się pośród Galacjan i mówić do nich innym tonem, łagodniej. Jednak teraz, targany obawami i wątpliwościami dotyczącymi ich duchowego stanu, musiał przemawiać stanowczo i dosadnie.